Cześć, witam Was na kolejnym zbieraniu grzybków. Dzisiaj oczywiście szaro, buro i ponuro, jak to jedna z widzów, z widzek napisała. No nic, ja wybrałem się do lasu na grzybki, mimo kiepskich warunków. Jak to się mówi, warunki są zawsze odpowiednie, tylko nieodpowiedni jest ubiór. Także ja Was zapraszam na film, moi drodzy. Idziemy na grzybki. Popatrzcie, taki widoczek tutaj jest. Typowa jesień. Liście z drzew spadają. No pięknie. Dzisiaj nie wybieram takich terenów, gdzie są paprocie wysokie. No po prostu nie mam ubioru do tego. Chcę sobie spokojnie pochodzić po grzybkach bez stresu. No i pięknie, jest pierwszy podgrzybek. Już jest. Tam widzę kolejne. Tutaj. O. Mamy kolejnego. Piękne okazy. Się rozejrzymy tutaj za kolejnymi. Mamy kolejne grzybki. O, tutaj już coś od spodu, ale tylko od spodu, bo głowa jest zdrowa. Tutaj są kolejne dwa. Gdzieś tutaj widziałem jeszcze jednego. Też prześlimaka obżarty. O, tu się schował jeden. O, już całkowicie obżarty. Tylko suszenie go czeka. Ale powiem Wam, że po tej pełni księżyca naprawdę jest problem z grzybkami. I to już od kilku lat tak, że w czasie pełni grzybki jakoś, nie wiem, nie rosną. Dobrze, szukamy. Zdrowy. A szukamy dalej. Słabo dzisiaj, ale poczekamy. Tutaj gdzieś widziałem kolejnego, a i nawet dwa. Wyciągnę je na razie.
pod szybki. O, kamera zaparowała. Deszcz kropi. Nie pada, lecz kropi. Popatrzcie na tego pana. Piękny prawdziwek. A co tam mamy? W oddali? Zobaczymy go. Amanita muscari. Popatrzcie. Tutaj też chyba prawdziwek jest. Tak, młodziutki. Także tutaj tym lasem musimy jakoś obejść go, zobaczyć jak to tu wygląda. Ponagrywamy telefonem zbliżenia, zdjęcia. O, telefon to jest zaparowany. Pierwszy prawdziwek, ale twardo siedzi. Przykrywajmy. Popatrzcie, piękny jest. Musimy jakieś ujęcie zrobić. To nagramy. Oj. Nakrywamy. O, popatrzcie. Tutaj jest jeden i tutaj jest drugi. Piękne prawdziwki. Sprawdzimy. Zdrowiutki. Zdrowiutki grzyb. To jest tego maluszka, to jest zdrowy. Idziemy dalej. Jest kolejny prawdziwek. Już go wyciągamy. Zakrywamy. Twardy, ładny. Jest kolejny. Kolejny prawdziwek. Już go, że tak powiem, ślimaczki zaczynają obżerać, ale zdrowiutki. Piękny. I szukamy. No i znalazł się również czarny łemek. Ale już ze środka ładnie. Coś mi tutaj chodzi. Ze środka już wyżarty, choć tutaj już dobry. Jest i kolejny prawdziwek. No i co, rozglądamy się oczywiście i szukamy.
widzę, że jest czas na kasztany jadalne. Popatrzcie, ile tego tu jest. Trzeba by tu przyjechać kiedyś w tygodniu po pracy i nazbierać. Zaraz sobie z GPS-uję miejscówkę i powiem wam tak, że zaczyna coraz mocniej padać. No i nie wiem, pojedziemy już do domu, nie ma tego wiele. Na sosik, jak to się mówi, będzie. A przebiegała tam pani sarna. No zaraz zobaczymy. Że uda mi się nagrać. O, tutaj ławeczka jest. Aby odpocząć już. Coś tutaj pisało. Idziemy. No dobra, moi drodzy. Zakończyłem grzybobranie, bo powiem wam szczerze, że zmokłem strasznie. Wychodziłem z samochodu, to aż tak nie padało. Mówię, przejdę się szybko. No ale jest naprawdę ciężko z grzybami. Kilka prawdziwków, podgrzybków. Na sosik będzie. Także jak film wam się podoba, zostawcie łapkę. Subskrypcję kanału, jeśli nie subskrybujecie. No i co? Do następnej wyprawy. Cześć.